moje ulubione, najsmaczniejsze tynki. I tutaj akurat z Magdą nie do końca się zgadzamy. Zobaczymy, może przekonam Agnieszkę. Czyli w zasadzie sama czekolada. Ale twardy. Bo jak tłusty jest. No i co? Mój ulubiony krem do tynkowania. Nie lubisz? Nie. Właśnie, bo tak nie smakuje tak słodko jak mój. Bardzo dobry. Będzie na blogu. Od razu widać, który smakuje nam najbardziej. Cześć, witamy w naszym kolejnym słodkim kawałku. Dzisiaj razem z Agnieszką poruszymy dwa tematy. W pierwszym odpowiemy Wam na pytanie, jaki jest najsmaczniejszy krem do tynkowania tortu, a w drugim temacie, to tutaj Agnieszka będzie przewodzić, odpowie na Wam na pytanie, jaki krem wybrać, taki, który przetrwa długą podróż w szczególnie ekstremalnych warunkach, czyli w upałach. Zanim przejdziemy do głównego tematu, postaram się razem z Agnieszką wytłumaczyć, wyjaśnić tak skrótowo, czym jest tynk. Tak ostatnio szukałam jakiegoś właśnie wyjaśnienia tego pojęcia i tak samo wymyśliłam, że tynk to jest taka cienka lub grubsza warstwa kremu, który otacza nasz tort i chroni go przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, np. powietrze, wilgoć, panujące upały na dworze. Tak. Tynk stanowi też taką kolorową dekorację naszego tortu. Tak, to cały ten krem do obłożenia, to określenie tynkowanie czasami bardzo denerwuje różnych cukierników, bo tak się kojarzy z tynkowaniem na ścianach. Budowlanka. Dokładnie. Natomiast to obkładanie naszego tortu, to tak jak mówisz, to jest takie opakowanie do naszego tortu, tak? To jest coś, co ma chronić wnętrze, no bo wiadomo, że jak mamy takie kremy, które są na przykład na bazie śmietany, one mogą nam obsychać, ale mogą się też zepsuć, bo jakby takim najważniejszym czynnikiem jest to, żeby zamknąć to wnętrze tortu po to, żeby najważniejsza rzecz, nie było dostępu powietrza. Bo słuchajcie, no zasada jest jedna, jeśli gdzieś jest powietrze, rozwijają się różne pleśnie, bakterie i tak dalej. Więc jeśli my zamkniemy dostęp tego powietrza, no wiadomo, że ono tam trochę go tam jest, ale jak zamkniemy ten dostęp powietrza, no to wtedy to nasze wnętrze tortu jest bezpieczniejsze, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to tak jak powiedziałaś, obsychanie, czyli żeby ten nasz biszkopt nie obsychał, dlatego na przykład przy takich tortach typu naked, czyli bez obłożenia, albo semi-naked, czyli z częściowym obłożeniem, stosuje się innego rodzaju biszkopty, a nie takie klasyczne polskie biszkopty, bo te nasze zwykłe polskie biszkopty, gdzie mamy jajko, cukier i mąkę, one bardzo szybko tracą wilgoć. I obsychają. Obsychają, więc do takich tortów, które nie mają tego tynku, musimy stosować inne biszkopty, takie troszeczkę bardziej wilgotne. Natomiast jakby ten nasz tynk po prostu nam to wszystko otacza, ochrania i jest bardzo ważny. No i to, co wspomniałaś, można na nim fajnie dekorować, no bo na śmietanie jest zdecydowanie ciężej. A kremy, jest ciężej, tak. Tak, a kremy maślane pozwalają nam na zdecydowanie więcej, no i są też trwalsze. Jak widzicie przed nami, mamy tutaj kilka miseczek z różnymi tynkami. Przygotowując się do tego odcinka, stwierdziliśmy, że ja się zajmę częścią, gdzie odpowiemy na pytanie, który krem jest najsmaczniejszy z tych właśnie kremów maślanych. Bo często dostaję takie pytanie. Powiem Wam, że są różne osoby i niektóre osoby nie czują masła na przykład w tych naszych takich kremach maślanych, ale niektóre po prostu wyczuwają najmniejszą ilość i im tak. To nie smakuje. No kwestia tego, co jest najsmaczniejsze, jest też bardzo subiektywna. Jednemu dokładnie. Smakuje to, drugiemu smakuje tamto, więc my dzisiaj jak będziemy o tym mówiły, to będą nasze subiektywne odczucia. I tutaj dokładnie. Akurat z Magdą nie do końca się zgadzamy, tak? Więc Magda czuje ten smak inaczej, ja trochę inaczej. No i powiemy Wam pewnie, który wybiera Magda, a który wybieram ja. Dlatego mamy różne kremy, nie miałyśmy takiej dyskusji, że na przykład ja chciałam zrobić krem Agnieszki, ponieważ mamy naprawdę zupełnie inne gusta. Tak. I tutaj też jest ważne, że jak ja robię torty, to robię go dla mojej rodziny, najbliższych. I dla mnie takim kryterium w wyborze kremu do tynkowania jest smak. A dla Ciebie, Agnieszko, ze względu na to, że właśnie robisz torty na zamówienia... To zdecydowanie trwałość jest na pierwszym miejscu. Zdecydowanie. Gdy dostaję pytanie od moich obserwatorek, Magda, który krem maślany jest najsmaczniejszy, to ja zawsze mówię, że według mnie, dla mnie, najsmaczniejszy jest krem maślany z mlekiem w proszku. Jest to tak zwany krem Milky Way. Przepis możecie znaleźć na moim blogu, link podam pod filmem. Drugim kremem, bo ja nie mam tak jak powiedzieć jednego ulubionego, robię dwa zamiennie. Drugim kremem jest to krem maślany z dodatkiem mleka skondensowanego. Lubię ten krem, ponieważ on jest bardzo prosty w wykonaniu. Z mlekiem w proszku jest tak, że musimy to mleko najpierw rozpuścić w mleku, ostudzić i dopiero później dodać do utartego masła, a krem z mlekiem skondensowanym to po prostu uciera masło, wlewa mleko i gotowy krem mamy.
Trzecim kremem, który dzisiaj wybrałam i przygotowałam, to jest ganache z masłem. Tylko powiem Wam tak, dziewczyny, na blogu u mnie długo był przepis i on będzie, ale po tym odcinku go zmienię, zmodyfikuję troszeczkę. Ponieważ bardzo robiłam go w ten sposób, że w śmietance rozpuszczałam czekoladę, a później dodawałam masło. I tu z tym kremem jest taki problem, że on się często ważył. Dużo dostawałam opinii, że ten krem się ważył, co zrobić. I wczoraj przygotowałam ten krem i zrobiłam go tak, jak ostatnio na mlekę robiłam, czyli sprawdziłam temperaturę mleka. Zawsze robiłam takie, mleko dogotowałam do zagotowania, było bardzo gorące, a wczoraj czekałam, czy nie, jak robiłam dzisiaj rano, przepraszam, bo ten robiłam wczoraj. Dzisiaj rano czekałam, aż mleko będzie miało temperaturę 65 stopni i dopiero rozpuściłam tą czekoladę z masłem. I on wyszedł, ale powiem Wam, zanim przyszłam do Agnieszki, tak wymieszałam go sobie w tej misce jeszcze, to on się rozwarstwił. A teraz jest w sumie nawet ładny wyszedł, jak tu go przyniosłam do Agnieszki, tylko że on ma jakąś taką inną strukturę, dziwną, Agnieszka, nie? Tak, no to troszeczkę wygląda, jakby ktoś tu takiej bardzo, bardzo drobnej kaszki dosypał, nie? Można zwrócić uwagę, że te kremy są w tej samej temperaturze, ten i ten. Ten się świeci, a ten jest matowy. Więc to też jest taka dosyć duża różnica. A to, co ty jakby tutaj zrobiłaś, to może wynikać głównie z tego, że mimo wszystko za wysoka temperatura do czekolady i ta czekolada niestety się roztemperowała. Właśnie, to z masłem czasem nie jest problem? Może być też trochę z masłem, ale tak, może też tak być, bo ja, jak dobrze pamiętam, to ty wrzucasz masło, ona się całkowicie rozpuszcza? Tak, jakoś tak się zrobiłam, ale powiem ci, że czekolada się mogła nie roztemperować, bo ona się błyszczy. Nie było nalotu. Tak naprawdę byśmy się przekonały, jakbyśmy to całkiem schłodziły. Być może to jest kwestia tego temperowania czekolady, że się roztemperowała, ale może być też kwestia właśnie masła, bo jak ono się całkiem rozpuszcza, no ta konsystencja jest już zupełnie inna. No tak. Widzimy różnicę, tak? Jakby tutaj technicznie nie potrafimy do końca powiedzieć. Agnieszka nie widziała, jak ja ten krem przygotowałam dokładnie. Więc no właśnie, to też jest kwestia tego. Natomiast jak dla mnie ten, który był robiony... Właśnie w sposób Agnieszki. Agnieszka mi powiedziała, jak ona robi ten krem. Wygląda ładnie. I Agnieszka po prostu utarła masło. A wcześniej rozpuściłam czekoladę w śmietance i też pilnowałam temperatury. Ponieważ ty, Agnieszka, z tego co wiem, to rozpuszczasz czekoladę w śmietance w mikrofalówce. Tak, ja tak. Ja nie mam mikrofali i dlatego musiałam sobie pomóc z termometrem. I zanim dodałam czekoladę do mleka, to po prostu śmietanka, 30%, zmierzyłam temperaturę i miała 65 stopni i w takiej temperaturze rozpuściłam czekoladę, ostudziłam i dodałam do tartego masła. I powiem Wam, zdecydowanie lepiej mi wyszedł ten ganasz z masłem w ten sposób, w sposób polecany przez Agnieszkę. Okay. Słuchajcie, jest taki mały edit. Agnieszka zwróciła mi uwagę, że cały czas mówiłam o mleku, omawiając ten ganasz. Używałam śmietanki, ja po prostu czasami jak szybko mówię, nie myślę i mówię to, co myśli, naprzednie się na język. Ten krem był zrobiony na śmietance, nie na mleku. Tak więc w skrócie, moje ulubione, najsmaczniejsze tynki, które wybieram do tortów, to jest krem maślany z mlekiem w proszku, krem maślany z mlekiem skondensowanym oraz ganasz z masłem. Wiem, że znacie jeszcze ganasz z białej czekolady, ale powiem Wam szczerze, to nie jest mój ulubiony krem do tynkowania. Tutaj Agnieszka będzie mogła coś więcej na ten temat powiedzieć, ale jeszcze jej nie dopuszczę do słowa. Dobrze. Ponieważ odpowiem już na kolejne takie pytanie związane z tymi kremami, bo często dostaję pytanie, jakiego mleka w proszku używam do kremu Milky Way. Przygotowałam się dzisiaj i przyniosłam. Słuchajcie, są trzy firmy, które mają fajne mleko w proszku. Ja trzeciego nie dostałam niestety, więc kupiłam tylko takie łaciate. Te używam tak dosyć często, bo mam je dostępne w sklepie. Jak nie ma łaciatego, to lecę do takiego innego dyskontu z takim zwierzątkiem czerwonym. Tak. I kupuję takie mleko w proszku. Tu jest, dziewczyny, bardzo ważna struktura tego mleka, ponieważ często mi piszecie, że kupiłyście mleko i ono ma takie dziwne granulki. Otóż mleko w proszku musi być, ma mieć taką konsystencję mleka w proszku, czyli jakby taka przypomina po prostu mąkę. Taki puder, tak? Puder. Nie granulki, tylko granulki puder. Granulki nie, bo granulki się... Nie używałam tego mleka w granulkach, nigdy nie miałam okazji, ale z nim jest problem, że ciężko się rozpuszcza w mleku. A takie w proszku nam to dosyć szybko idzie. I oczywiście jeszcze przesiewam, tutaj jest nieprzesiane, ale to jest mało istotne. I też takie drugie pytanie dostaję, to czy można użyć mleka dla dzieci?
takiego... Aha, okej, okay. Czyli to takie do karmienia. Maluszków. Okay. Powiem Wam, nie wiem, ale z tego co się orientuję, to ma zupełnie inny smak takie mleko. Więc może być tutaj z tym problem. Może Wam wyjść, ale w smaku to nie wiem, jak to będzie. Co kto lubi. Co kto lubi, dokładnie. A następne pytanie dostaję, to jest pytanie dotyczące kremu maślanego z mlekiem skondensowanym. I ja używam zazwyczaj takie mleko gostyńskie w tubce, ponieważ tutaj mam tak 140 gram, ja zawsze robię małe torty i mi ta ilość wystarczy, ale to mleko jest też w takiej postaci puszki. To jest to samo, słuchajcie dziewczyny, bo często się pytać, czy to jest to samo mleko. Mleko skondensowane, zagęszczone jest w puszce, jest to samo, co w tej tubce. I to jest słodzone, tak? Słodzone. Tylko w tubce musicie uważać, bo są różne smaki. Mamy czekoladowe, toffee. O tak, kiedyś kupiłam przez przypadek, dzieciom smakowało. Te takie klasyczne, zagęszczone, słodzone i jeszcze jest waniliowe. Waniliowe jest pyszne, ale one jest, ma kolor taki kremowy, ciemniejszy. Więc na przykład, jeżeli chcecie na przykład zabarwić tynk na przykład na zielony, czerwony kolor, to tego waniliowego możecie użyć. Ale jeżeli Wam zależy na bardzo jasnym kremie, żeby był prawie biały, to musicie użyć tego zielonego mleka w tubce. To tyle na temat tych kremów z mlekiem skondensowanym i z mlekiem w proszku. A tutaj ja używam do ganache czekolady, powiem Wam od razu, Wedla. To jest jedyna czekolada, która mi smakuje. Wiem, że dziewczyny używają też czekolady Wawel, czekolady z Biedronki, tej takiej... Magnetic? Nie, Magnetic. Nie, Finker. A to nie jest Lidlowska? A Lidla. Dobra, pomyliłam się. Okay. Finker, ale Wam używałam tych czekolad, już jakiś czas, bo chciałam przetestować. Jakoś mi nie zachwyciły. No nie załapałam. Coś tam mi się tam nie podobało, nie wiem dokładnie, nie pamiętam już co. No i wróciłam do tej Wedlowskiej. Mimo, że ty, Agnieszka, używasz innych czekolad do tych kremów, tak? Tak, no ja z racji tego, że robię jakieś takie większe ilości, co przeraża mnie, jakbym potrzebowała kilogram czekolady, to musiałabym 10 tabliczek otwierać, łamać na kawałki, wyrzucać śmieci, to też dokładnie jest niefajne, więc ja używam takich w większych opakowaniach, a przy okazji, jak będę tłumaczyła Wam o moich kremach, to powiem jakie. Jeszcze jedno, bo Agnieszka chciała, żebym doprecyzowała temat, którym kremem z tych trzech mi się najlepiej tynkuje. I powiem Wam tak, że no, trudno mi zdecydować, którym, Agnieszka. Powiem Wam, że tak, z tym ganache miałam ten problem, że jak się ten krem rozwarstwiał, bo to mimochodem on się tak, jakiś tak właśnie robił, taki dziwny, tak. To jak tynkowałam tym kremem, to się robiły takie przebarwienia. Nie wiem, czy tort Rudolf mam na blogu i tam to widać, że góra tortu chyba jest jaśniejsza, a dół ciemniejszy, czy odwrotnie. Tam po prostu już głaskałam ten tort, głaskałam ten krem i on się w pewnym momencie zaczął tak właśnie dziwnie przebarwiać. Nie wiem, czy właśnie to masło spowodowało, że się rozwarstwiło i no niezbyt to ciekawie wygląda. Dlatego ogólnie mi się wydaje, że od teraz będę robić ten krem twoim sposobem, bo będzie zdecydowanie lepiej wyglądał. To ja Wam powiem jeszcze o takim moim początku, jak zaczynałam tortować, to gdzieś znalazłam przepis właśnie na ganasz z ciemnej czekolady, ale to był taki typowy ganasz, czyli tylko i wyłącznie czekolada ze śmietanką. I tam na przykład pojawiały mi się takie przebarwienia, nie wiem, czy mówimy o tym samym, bo jakby do końca nie wiem, o czym Ty mówisz. Ale u mnie, pamiętam, ja bardzo często przegrzewałam czekoladę. Znaczy, żeby ją rozpuścić szybciej, to ją podnosiłam do bardzo wysokiej temperatury, nie wiem jakiej, ponieważ nie używałam termometru i w ogóle to była dla mnie, w ogóle nie wiedziałam, że to może być jakiś problem. I wtedy podczas tynkowania, i tak obstawiam, jakby podczas rozgrzewania, roztemperowywałam sobie czekoladę. I potem podczas tynkowania ten kolor mojego tynku nie był jednolity, tylko robiły się takie jasne smugi. No, właśnie coś takie smugi. I to jest roztemperowana czekolada. No. Robią się takie białe wykwity. Ale właśnie przy torcie Rudolf na pewno miałam wysoką temperaturę tej śmietanki, więc na pewno roztemperowałam. No i to właśnie jest problem z tym ganaszem, że tutaj trzeba właśnie tę temperaturę pilnować. Tak, dokładnie. Powiedziałam Wam, który jest mój ulubiony, najsmaczniejszy tynk do tortu, ale tak szczerze powiedziałam, że chyba najsmaczniejszy, to wszyscy przyznają, to właśnie są te kremy śmietankowe. O tak. No, tylko niestety one nie są, no właśnie, trwałe. Nie mają tej trwałości, dzięki której można ten tort właśnie pięknie udekorować. Nie bać się, że na się krem zważy. Kremem śmietankowym też musimy mieć wprawę w tynkowaniu, żeby szybko go i ładnie go otynkować. Z kremem mamy myślanym jest tak, że możemy te takie poprawki zrobić i tego jakoś tak nie będzie widać. Ale najważniejsze to jest to, co ja zawsze powtarzam moim obserwatorom, żeby
zanim, żebyście spróbowali sami tych kremów. Ja Wam mogę powiedzieć, że ten krem jest najsmaczniejszy. No po prostu jest bomba, ale potem się może okazać, że Wam ten krem nie smakuje, dlatego zawsze polecam, żebyście sobie przetestowali 2-3 kremy i wybrali swój idealny, swój najsmaczniejszy krem do tynkowania. I też nie patrzcie też na opinię gości, bo jednym zawsze będzie smakować ten krem, drugi powie, że jest niedobry, trzeciego w ogóle nie ruszy, bo na przykład już po tylu latach nie jem tynków. Jak jem tort, to ja już po prostu automatycznie zostawiam ten cały tynk. Trochę tak jak dawniej się masę cukrową, wyjadało się tort tak. Ze środka i masę cukrową się zostawia. I mam wrażenie, że niektórzy nawet nie chcą spróbować tego tynku, tak. Już tak jakby z przyzwyczajenia, wyjadają co jest w środku, resztę zostawiają. I tak, z maślanymi tak robię, że jest śmietankowy, wiem, że jest śmietankowy, to zjem, ale z maślanymi ja zostawiam, bo po prostu powiem, że objadłam się, ale po drugie też zauważyłam, Agnieszka, że ja bardzo lubię wyjadać krem maślany z miski, jak jest jakiś świeżo przygotowany, tak. Wtedy czuć to mleko skondensowane, ten mleko w proszku, tą czekoladę, a jak już ten krem na tym torcie odstoi w lodówce tam 1-2 dni, to mam wrażenie, że one już ten smak troszeczkę tracą. Że jakby wsiąka ten krem, wchłania te zapachy z lodówki i już mi tak nie smakuje ten tynk. Troszeczkę tak jest. W ogóle to przy okazji to wspomnę, jeśli mogę Ci się wtrynić tutaj, o jednej rzeczy pamiętajcie, że masło to jest pochłaniacz wszystkich zapachów. Wszystkich. Ja pamiętam, też na początku mojej drogi tortowej robiłam tort, to dla nas do domu był, więc nie było problemu, ale zrobiłam tort i... A mój mąż, którego pozdrawiam serdecznie, wsadził posiekaną cebulę. Co prawda ona była niby zawinięta, ale mimo wszystko ten zapach się wydobywał z tej miseczki i niby była przykryta, ale jednak widocznie nie. I słuchajcie, jak jedliśmy ten tort. To miałam cebulowy smak tynku. Masło bardzo chłonie każdy zapach. I u mnie trochę to inaczej wygląda, bo ja mam lodówki tylko i wyłącznie do tortów. Mm. Ale jak robi większość z Was pewnie w domu, to pamiętajcie o tym, że żadne kiełbasy, żadne cebule, szczypiorki, różne inne rzeczy, bo naprawdę bardzo to masło chłonie ten zapach. Ja zawsze mojemu mężowi mówię, Michał, robię tort, nie kupuj żadnej kiełbasy. Dokładnie, trzeba bardzo uważać. Robimy degustację. Zobaczymy, może przekonam Agnieszkę do mleka w proszku, proszę. A tu jest ganasz zwykły bez masła, tak? To jest ganasz z samą śmietanką, czyli w zasadzie sama czekolada. Czyli sama słodycz. Ale twardy. No twardy, bo on... A nie był w lodówce? Nie, on cały czas tutaj stoi, od kiedy go zrobiłam. To mi dałaś... Mleko, w proszku. No ja nie lubię smaku mleka, więc... Ja lubię, ale mleko skondensowane. Dobrze, mleko skondensowane. Ale ten jest większy. Bo to jest z masłem. Mhm. Widzisz, ten na samej czekoladzie, to w zasadzie jest prawie sama czekolada, bo ja robię proporcje 1-4, czyli mam na 100 ml śmietany, mam 400 gram czekolady. Bardzo taka wysoka proporcja, ale jest mega trwały. Jest twardy, ten jest większy, ale smakuje, ten mi lepiej smakuje. Przypomina mi. Mleko w proszku. Tusty? To mam krem z mlekiem skondensowanym. Mhm. Tłusty jest, ja czuję tłusty, po prostu masło. Bo tutaj dałam proporcje 1-1. Ja na blogu mam mniej tego mleka skondensowanego. Nie jest taki tłusty, właśnie jak go miksowałam. Normalnie po metalowej misce dosłownie mi jeździł, śliskał się. Dlatego już pamiętałam, przypomniałam sobie, dlaczego dawałam nim mleka. Jeszcze bezę próbuj. Próbuj bezę. Ale mięciutki. No tak. Ale kształt trzyma pięknie. Konsystencja jest najmniejszy. Tak, ale kształt cały czas. Ale kształt zachowuje, nie? No i co? Nie lubisz. Nie. No więc chyba zostaniemy przy swoim. Ja najbardziej lubię bezę. Z tych trzech twoich to chyba ten najbardziej mi smakuje. Bo właśnie masło. Bo czyli sama... ganasz tak. Udawany, tak zwany. I musisz zdradzić proporcje, bo tak nie smakuje tak słodko jak mój. Zdradzać. Później się zdradzę. Będzie na blogu. No ale ten chyba będzie tak naprawdę będzie? Ten będzie najlepszy. Ojej, ale też jest bardzo mięciutki. Czy ma kształt, nie? Jak pianka. Bardzo dobry. Nie. Najlepszy. Najlepszy, tylko właśnie rzadko robię ciemne torty. No tak, no bo to tylko brązowy i czarny kolor wchodzi. Tak, właśnie jest idealny do czarnego. Jak zrobimy Wam te zdjęcia, to będą zjedzonym kremem. Ej, nie pomyślałam o tym. No i co z tego? Nie, to Ty masz przygotowane te zdjęcia, inne. Ale tu zrobimy Wam takie zdjęcia. Spoko. Od razu widać, który smakuje nam najbardziej.
Teraz moja część. Ten krem jest zdyskwalifikowany. Zarówno zaleta, jak i wada. Nie róbcie tego. Oni się na nich po prostu nie znają. Nie, jakby kupili kilogram kiełbasy. Bardzo niską temperaturę topnienia. Powiedz mi, że już nie wyciągasz tortu nie, pół godziny wcześniej. Po swoim szkoleniu już nie. Kupujecie zbyt grubymi warstwami. Wyciągnij łyżeczko. Tak, krem jest niesmaczny. I on po prostu mu ten krem smakuje. To jest problem.